Podczas tegorocznej wystawy Zielone Agro Show w Sielinku firma Metaltech z Mirosławca zaprezentowała swoje najnowsze maszyny rolnicze. Można było je zobaczyć na stoisku firmy, jak również podczas pracy na polu. Dla rolników, którzy przyjechali do Sielinka, była to doskonała okazja do podpatrzenia maszyn podczas zbierania zielonek. W Sielinku głównie ustawiliśmy się pod te maszyny, które służą właśnie tym gospodarstwom mlecznym, rolniczym, które mają specjalizację w produkcji mleka. I tutaj trzeba było wymienić po kolei właśnie szczepy samozbierające, rozrzutniki obornika, wozy paszowe. Podczas pokazów zaprezentowano przyczepę samozbierającą Roto 10, która cieszyła się dużym zainteresowaniem wśród rolników. Przyczepa jest najnowszej generacji, przeznaczona do dużych gospodarstw. Charakteryzuje się dużą wydajnością oraz możliwościami załadunkowymi. Dzięki tym zaletom rolnicy osiągają wyższą efektywność pracy, a jakość zbieranej kiszonki jest bardzo wysoka. Przyczepy z serii Roto znakomicie nadają się także do transportu świeżej zielonki z przeznaczeniem do bezpośredniego skarmiania bydła. Przedstawiliśmy w pracy maszynę Roto 10, to jest przyczepa samozbierająca do sianokiszonki, do produkcji sianokiszonki. No jak widać, towarzystwo było znakomite, tak, bo byliśmy w towarzystwie takich topowych europejskich marek, Pöttinger, Krone, Klas. No, w związku z tym jako jedyny producent krajowy mieliśmy okazję znaleźć się w tym towarzystwie, z czego jesteśmy bardzo dumni, bo nie było to też świadczy o tym, że daliśmy sobie radę. Przyczepa wypadła dobrze, w związku z tym jesteśmy zadowoleni z tego dzisiejszego dnia. Podczas Zielonego Agro Show na stoisku Metaltech zaprezentował również wozy paszowe oraz rozrzutniki obornika. Jesteśmy uplasowani w takim specyficznym miejscu, bo tylko w rozrzutnikach jednoosiowych, na dużym ogumieniu, z tego względu, że one potrzebują mniej mocy na polu. Tak? Czyli jeżeli chodzi o porównanie do rozrzutników o zawieszeniu tandemowym, to zawsze ten rozrzutnik jednoosiowy na dużym ogumieniu będzie potrzebował mniej mocy ciągnika niż rozrzutnik na zawieszeniu tandemowym. To jest ich główna zaleta. Jednak tym, z czego słynie firma z Mirosławca, są przyczepy załadunkowe. Znakomicie sprawdzają się zarówno w małych, średnich, jak i dużych gospodarstwach rolnych. Ta przyczepa typu TS przeznaczona jest głównie do przewozu roślin okopowych. Wnętrze skrzyni ładunkowej jest gładkie, co zmniejsza do minimum uszkodzenia produktów rolniczych podczas załadunku i rozładunku. Przyczepy te można także z powodzeniem wykorzystywać przy transporcie zbóż i kukurydzy, a w tym przypadku, jak widać, również do przewozu różnego rodzaju zielonek. Oferta Metaltechu na targach w Sielinku cieszyła się dużym zainteresowaniem rolników, szczególnie było to widać na pokazach, gdzie wśród najlepszych firm zagranicznych firma z Mirosławca wypadła bardzo dobrze.